Yo, w ostatnim epizodzie w tym świecie z Pancho Tui stały nam dwie rzeczy do zrobienia i możemy wjechać z tego świata. Otyż ma to nawet nie próbuj, nie? Nawet nie próbuj. Nie można tego zrobić z Clockwork Azuyek, bo ono nie może tak wysoko skoczyć jak Pancho. Wiesz co, to pszczoło? Chcesz mnie zabić, tak? A chciałem sam się zabić, a dobra. To była jedna z najlepszych moich śmierci. Taki knockback, że nie dość, że zginąłem, że to jeszcze spadł. Gdzieś tu przejście to było niebieskie, śmieszne. O. Tam trzeba iść. Taki jest plan. Tylko gdzie są te puste miotki? Co ja mam z nimi zrobić? Gdzie one są? Naprawdę, zapomniałem, gdzie one są. Oj, się przejście otworzyło. Na 20 sekund. I po to właśnie Mampo Jumbo był potrzebny, żeby tęcza była. Bo bez Mampo Jumbo to gówno byśmy zrobili. Dobra, wiem, gdzie jest drugi pusty miotek za tym budynkiem. Przypomniało mi się. Ej, patrzcie, biały czanczo, dostaniemy puzelkę, jako złapiemy. Gdzie mój puzelek? Złapię sobie te jajka, bo mam strasznie mało. To musimy aktywować super jajko portal. Nawet w Minecrafcie nie ma takich portali. I teraz moc granatowego jajka. I mamy złote jajka. Czy to znaczy, że złote jajka są zrobione z tych czterech jajek? Nie wiem! I mnie to nie chodzi. Bot o Gold Shooting Challenge. Shooting Challenge. Żeby wygrać nagrodę, musisz mieć 75 puselków, 45 sekund. Jeśli będziesz mieć 90, dam ci ekstra nagrodę. Pewnie nawet 20 nie złapiesz. No dobra. A wszystkich jest 100. Spróbuję 100 zrobić. Trzeba trochę powoli strzelać, bo jak za szybko strzelacie, to nawet się nie trafia w to. Dobra, teraz tutaj można. Tam jedno ominąłem. Tam się pamiętać. No, tu jest to jedno. Tu. Tu jest to. Nie wiem, czy mi się uda wszystkie 100. Spróbuję. Dobra, 90 tyle. Wychodzimy z tego. Oszukiwałeś, tak, musiałeś oszukiwać. To jest niemożliwe, że masz tyle punktów. Wygrywasz pierwszą i drugą nagrodę naraz. Czyli to page ostatni i ostatni puzelek. Może wygrać wszystkie nagrody? Ale założę się, że nie trafię wszystkich 100. Nie, nie chcę. Kiedyś to zrobiłem. To wypieprzaj stąd. Ta gra jest ta dobra dla ciebie i tak. Dobra. I mamy to. I mamy chyba 100% w tym świecie. Oprócz miotków. O, mam dwa nawet. Nie wiem, gdzie ten drugi złapałem, ale trzeci jest z tyłu. O, wiem, gdzie był pierwszy na początku świata. Dobra. Przepomniałem się. Tutaj powinno być. Nie! Trzmato. Trzmato, zostaw mnie! Uciekam, przeżyłem! Pancho i Kazuyi znowu wygrywają. Teraz można wrócić do poprzednich światów. Bo trzy puzelki zostały. Jeden jest w czwartym świecie, ale żeby go zdobyć, musimy iść do siódmego świata. To ma sens.
bo pomogliśmy zepchnąć ten kryształek lodu do wody i ta głupia świnia nie będzie już narzekać, że jest za zimno albo za gorąco. Ta świnia z trzema nogami. A dwa inne puzelki to w przestrzeni świecie zostały w ulubionym świecie wszystkich graczy. Patrzę tu. Powrót do najlepszego świata. Na 5 sekund tu wyjdziemy i wyjdziemy. Wow, dawno nie byłem w tym świecie. Ciekawie ile miesięcy minęło. 5. To nie ten ruch. Dobra, to ten. Teraz można wcisnąć się guzik. I się w końcu otworzy. Jak tam wejdziemy, to się dopniemy do czwartego świata. Ale musimy jeszcze okazuje wziąć ze sobą. On chyba nam po prostu tapu daleko tak. Nawet nie musimy tam iść. Nareszcie możemy się kąpać. Proszę, weź ten kawałek złota. Zabraliśmy tej kości od drugiej kobiecie. Granty? Nie jestem za złocieństwem, ale jej możecie zabierać. Tak. O, ty szmato. Czemu wszyscy są takimi frajerami? Nie, nie rób mi tego. Nie. Już wychodzę z tego świata, zostaw mnie. Nie będę was więcej zabijał. Teraz do szóstego świata. Yeah. Get the fuck out of my house. Mamy też wszystkie miotki, to będziemy mogli je zamienić na całe życie. Ale najpierw tu. Oh my god. Jeden puzelek jest na początku świata, drugi gdzieś na końcu. Nie, czy oba są na początku. Jeden przy posie tylko jest, dlatego tak myślę, że na końcu. Jeden jest tu, trzeba trochę iść. Trzeba tu, gdzie ten wiatrak był. Pewnie dużo ludzi o tym puzelku zapomniało, nie? Tyle trzeba iść. Takie dziwne miejsce. Tam jest. Potrzebowaliśmy tego ruchu z ósmego świata, żeby to zrobić. Na szczęście są tu paty. A nie, czekaj, to jest ruch z siódmego świata, ale nie chciało mi się wracać po prostu. Bo jeszcze z ósmego świata jest to samo. Zrobię tu pauzę i widzimy się na zewnątrz. Wyszedłem stamtąd. Pokażę wam, gdzie jest ostatni puzelek w całej grze i w tym świecie. O, tutaj, gdzie odblokowaliśmy jeden z ruchów. Widzieliście to piękne anulowanie animacji. Speedrunner. Tu gdzieś można też zmienić, chyba na dole. A tu jest. Dobra, tutaj potrzebowało ruchu z ósmego świata.
Po prostu chciałem za innym razem to zrobić. Okej, okay, to był ten ruch chyba? Okej. Okay. O, jest. Patrz. Dlatego trzeba podnieść właśnie wodę. I można przelecieć tu kazuim, ale guzik jest tylko dla puncha, więc można cheatować. Okej, okay, nie można tam iść, ale tu drabinka jest awaryjna. I mam chyba... Nie wiem, czy mam wszystkie światła otwarte. Bym musiał zobaczyć. Oj, what the fuck, man? Czemu mnie zabił? Co ja mu zrobiłem? A, zapomniałem kazuim. Gdzie jest moja trafika? Teraz można wyjść z tego świata. Pokażę wam, jak się pewnie skupiliście. I wszedłem tam z powrotem, bo lubię ten świat i chcę w nim być trochę dłużej. Teraz mamy praktycznie wszystko zrobione. Koniec nutek, koniec pusaków, koniec cheeto page'ów, koniec pustych miotków, koniec globo, koniec... Chincho? Tutaj mamy ciemciesia, no. No, mamy wszystkie chincho też. Ale to pięknie wygląda. Wszystkie chincho ocalone. Możemy nawet odwiedzić ich domków i zobaczyć, jak się cieszą. Szczególnie ten biały chincho, co jest tylko jeden w całej rodzinie. Teraz macie gwarancję, że jak usłyszycie chincho, to jest 100% fałszywy. Chodźmy to plato. Wszystkie puste miotki możemy oddać. Można chyba dostać dwa ekstra życia? Tak dużo mam? O, czekaj, ile ja mogę dostać? O, dwa ekstra życia, dobra. Aż 16 mam tego. Ty już raz krałem na 8 HP. Ta energia się mocno przyda. Bo dziewiąty świat ma trudnych bossów. Tak, powiedziałem bossów. Taki mały spoilerik. I możecie zauważyć coś dziwnego od razu. Widzicie, że jak jest dziewiąte i dziesiąte życie, to jest jakby taka przerwa dziwna. Nie wiem, czemu jest taka przerwa, ale mam teorię. W oryginalnym Punch Kazooie można było mieć tylko 8 żyć. I myślę, że tak samo miało być tutaj, ale dodali pod koniec gry te dwa i zapomnieli je to przeustawić, dlatego są tak dziwnie zrobione. To jest moja teoria. Dziękuję, że przyszliście na mój TED Talk. To tyle z mojej strony. I chyba możemy zrobić ostatnią rzecz. Tu. Dwa światy możemy otworzyć. Coś tak czułem, że dawno tu nie byłem. Otworzyłem ósmy świat kiedyś tam i nigdy nie wróciłem. No to jest właśnie dziewiąty świat. Pięknie wygląda, prawda? Ale mógł być jeszcze lepszy. To później wam powiem. Jak już tam będziemy, to wszystko wam opowiem o tym świecie. I dlaczego Punch Kazooie i Punch Kazooie muszą mieć remake? Bo
ta gra została trochę zraszowana. Dlatego czasami są takie błędy dziwne. A po prostu rzeczy niedokończone. Jeśli się wie, co się robi, to bardzo łatwo, wiecie? Zrobię szybciej niż połowa czasu. Oh yeah. Udało ci się zrobić dziki wiki ciemić. Otworzę ci teraz drogę. Rób to, ziomeczko. Wielka moc Chikwiki. Jej, dwa lasery znikły. Galtronki. Tajny exit. Niewiarygodna. Możesz zrobić następny challenge. Ale co to znaczy? Przecież nie ma 78 akta! No to nie jest 10 świat. To jest, wam powiem po prostu, przejście do ostatniego bossa. Tak jak w ostatniej grze, mimo że mamy pustelki do 9 świata, to musimy i tak mieć pustelki, żeby walczyć z ostatnim bossem. O, śle mi to idzie, o wow. Nie mogę znaleźć, gdzie to jest, serio? No... Ja nie wiem, próbowałem to chyba. Dobra, mam dużo czasu. Patrzcie, jaki speedrun robię. Wsadzam to, nie wiem, wsadzam to. Wsadzam to, kurde. Kurde, fajnie. No i zrobiono. Zrobiłeś Chiki Wiki z Challenge 10. Yeah, yeah, Chiki Wiki, Chiki, Chiki Wiki. Get Chiki Wiki, yeah, yeah. Oh my god, co pan robi? Behold the power of the mighty Chiki Wiki. No i tu jest właśnie ten 9 świat. I tu wysoko, na samej górze, jest kolejna brama z dwoma laserami. Nawet jest portal, wow. Jej, lasery znikły. Ale to nie wszystko, jest jeszcze jedna rzecz, którą można zrobić. Excellent. Pokazaliście, że jesteście godni przez otworzenie wszystkich drzwi. Super Special Challenge teraz na was czeka. Takie, który nie ma żadnej nagrody, ale jest największym testem z nich wszystkich. Mogę to spróbować. Kiedyś mi się kilka razy udało. On serio mówi, że to jest najtrudniejsze. Super Special Challenge. Teraz będziesz musiał również obracać puzelki. Bardzo, bardzo ciężkie. Czasem widać, że puzelek jest obrócony. Ten... to... O! Na przykład to dobrze wygląda, nie? O, to na przykład źle wygląda, nie? O,
Okej, okay, tam nawet nie chciałem to robić, ale dzięki. Czy to jest opłacone? Nie. Wezmę to najpierw. Okej. Okej, okay, to mi to przypasuje, tak. To nie jest obrócone. To tutaj będzie. To chyba tak ma wyglądać. Musi być tutaj, bo nie ma innego wyjścia. To tutaj, bo też nie ma innego wyjścia. Tutaj. Ej, zrobię to na luzie. Lol. No kurde. Zrobiłem. 28 sekund mi zostało. Jig Dusting. 7.92 to najszybszy czas. Jesteś wybrańcem. Wszyscy mi to mówią. Możemy jeszcze raz próbować pobić rekord, ale po co? Po co? Approach the monolith. And suck my dick. Nie, dzięki. Dobra, myślę, że to wszystko, co można na razie zrobić. W następnym odcinku mogę pokazać wszystkie koty, co robią, zanim pójdziemy do znanego świata. Bo mamy wszystkie te koty, jeszcze są kody, które trzeba wpisać. Takie inne. Także kończymy tutaj. Do zobaczenia do następnego epizodu z Pancho. Yo!